Film stworzono dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy wam, że z nami jesteście. Materiał ten jest przeznaczony dla osób dorosłych, ponieważ zawiera wulgaryzmy, opisy brutalnych scen, wizję niesprawiedliwego, fikcyjnego świata oraz suche żarty. Oglądasz na własne ryzyko. Dzień dobry, ja jestem Tomek, to jest Naturalne 20 i witamy w kolejnym odcineczku Dune. Nelaf, Justyna, Boguś i rozmowa przy stole, ponieważ na poprzedniej sesji drużyna przeniosła się troszkę w czasie, tak miesiąc przed głównymi wydarzeniami, rozmawiali z szlacheckimi, a przynajmniej z jednym ze szlacheckich rodów, aby pozyskać ich wsparcie w kontynuowaniu jakże cudownego i fantastycznego dzieła przejmowania władzy na planecie. Dogadali się i to na jakich zasadach się dogadali, cóż, odsyłam do poprzedniego odcinka, ale teraz przejdźmy do ciemnego, prostokątnego pomieszczenia, w którym znajdujecie się we trójkę, bo reszta osób, które macie w Radzie, jest odpowiedzialna w tym momencie za rozwiązywanie innych problemów. No i moi drodzy, cóżeście uradzili z tymi długami? Przejdźmy sobie do fikcji. Ja myślę, że w takim razie siedzimy tu już którąś godzinę i przez cały czas debatujemy nad tym, co zrobić w tej sprawie, w tamtej sprawie. No a gdzieś tam krąży, teraz nie siedzi, tylko krąży gdzieś koło stołu i mówi... Czyli dobrze rozumiem, że jesteśmy raczej zgodni w tym, żeby w sprawie niewolników uwolnić tych młodych. Dać im wolność, to wtedy ci starsi będą prawdopodobnie ciężej pracować, no i będą zadowoleni z takiego obrotu spraw. Tak, to najlepsza motywacja dla ludzi. Nawet nie to, żeby im było lepiej, tylko żeby ich dzieciom... Ich dzieci czekała dobra przyszłość. Dobrze. Pytanie, tylko... skąd weźmiemy na to fundusze? Bo potrzebujemy pieniędzy teraz całkiem dużych na to wyzwalanie dzieci, na te wszystkie nasze plany. I wysłuchajcie mnie, wiem, że to będzie kontrowersyjne, ale jest jeszcze jeden potężny gracz, z którym nie nawiązywaliśmy jeszcze kontaktu, nie mamy żadnych długów, nie mamy żadnej współpracy. Jest to zakon Bene Gesserit. I mogę skorzystać Widzisz, z moich kontaktów. Nerwowo się kręcę na krześle. Wiem, co chcesz powiedzieć. Tak, wiąże się to z pewnymi skutkami ubocznymi, ale korzyści jest więcej. Jeżeli dostaniemy ich wsparcie, jeżeli będziemy przez nich uznawani za równorzędnego gracza, bezpieczeństwo na naszej planecie zwiększy się wielokrotnie. Będziemy mieli środki na inwestycje, będziemy mieli wsparcie merytoryczne, będziemy mieli wsparcie w zakresie opieki nad sierotami. Korzyści są naprawdę warte tego, żeby poświęcić tą odrobinę niezależności. Czy możemy założyć, że siedzimy naprzeciwko siebie? Więc ja się nachylam, także może te twarze, nie wiem, nie stykają się, nie czuć ciepła bijącego z jedną do drugiej, ale jest to nieprzyjemna bliskość. I patrzę ci w oczy, w oko, jednym ze swoich oczu, ostatnim, świdrując i mówię, wierzę w Boga? Tak, wierzę, że nie jesteśmy sami w tym wszechświecie, że coś większego nami kieruje. A więc twoje słowa powinny mówić prawdę i mieć honor. Czy
tutaj obiecasz mi, że twoje siostry i matki nie będą mnie ograniczać w interesach moich zwierzchników i mojego mentatów. I nie wiem, z iloma mentatami miałeś do czynienia. Jeśli dużo, no to wiesz, że to słowo ostatnie mentatów być może nie jest prawdą. Czy interesy zakonu mentatów ograniczają cię w czynieniu dobra dla tej planety? To jest pytanie. Czy niedobro od kiedy jestem? Poza czasem, kiedy byłem w więzieniu, ale to chyba się nie liczy. To samo tyczy mnie i Bene Gesserit. A więc? Odpowiedz sobie sam. Czy nie, czy niedobro w imię tej planety? Bene Gesserit mają jako główny cel także dobro wszechświata i ludzi. Unikasz odpowiedzi. Więc ujmę to inaczej. Nie, to jest odpowiedź. Żebym sam sobie odpowiedział. Ufam mojemu zakonowi. Gdyby twoje siostry stanęły naprzeciwko mnie, nie wiem, z jakiegokolwiek powodu, być może nieporozumień kulturowych, czy staniesz między nami i spróbujesz mnie ochronić? W moim świecie nie ma twojej strony i strony Bene Gesserit. Jest dobro tej planety i to jest mój główny cel. Zależy, po której stronie będziesz. Po stronie dobra tej planety, czy po stronie szkody dla tej planety. Ja też będę po stronie. Oczywiście, tej że planety. Nie będę bronić ciebie, niezależnie od tego, co będziesz próbował zrobić. Myślę, że to jest jasne i że to jest taka sama sytuacja dla każdego, kto zasiada w tej radzie. Nie jesteś naszym władcą. Oczywiście. Więc moi drodzy, ja się zgodzę, ale pod jednym warunkiem, że ja też skorzystam ze swoich źródeł. Nie wiem, czy wam jest znana ta sprawa, ale planeta, z której pochodzę, miała podpisany kontrakt z Mudan. I nie wiem, w jakiej jest kondycji, nie wiem, w jakiej opinii na temat naszych poprzedników są moi zwierzchnicy, moi zleceniodawcy. A być może nie najgorszej, być może jesteśmy w stanie się dogadać. Pewnie zajmie mi to troszkę więcej czasu niż twoje nadświadome myśli. Droga Margot, ale jednak w pewnym momencie i tak dotrą. Nie macie nic przeciwko, że poproszę o pomoc także moich pobratymców. Pomoc w imieniu swoim, czy pomoc w imieniu Rady tej planety? W imieniu swoim, w drodze tej planety. Kręciliśmy tutaj biznesy badawcze. Chcemy poznawać tę florę i faunę. Moja planeta jest jedną wielką zaprzyjaźnioną z naturą, cywilizacją. Chcemy czerpać inspiracje z różnych możliwości genetycznych, z różnych planet. To chyba nie brzmi źle w porównaniu z tym, co robił Mudan, prawda? Oczywiście, nikt ci tego nie zabrania. Dobrze, ja jeszcze tylko powiem, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że powiedzenie, że tonący brzytwy się trzyma, oznacza, że tą ranę później będzie można zabandażować, ale jak już się utonie, to będzie dosyć ciężko. Więc uważam, że jeżeli teraz odroczymy nasze problemy, ale pod groźbą następnych, brzmi to lepiej niż teraz utonąć. Zrozumieć, to jest sojusznik. Mam nadzieję, ale miałem do czynienia z niektórymi twoimi siostrami i mam nadzieję, że nie z tymi, z którymi tym razem będę miał. Wierz mi, że każdy twoje pismo interpretuje odrobinę inaczej. Mam nadzieję, że twoja interpretacja będzie zbieżna
tym, jaki styl życia reprezentuję ja. Dobrze, ale zastanówmy się, co mogą nam zaoferować siostry. To czego nam najbardziej brakuje w tej chwili? Fundusze. Fundusze i możliwość odroczenia spłaty długu imperatora. Tak bo jeżeli... Właśnie, bo jeżeli udało nam się odroczyć spłatę, moglibyśmy pieniądze, które tutaj mamy i zarobimy, zainwestować, żeby zwiększyć nasz przychód. Bez przychodu będziemy uzależnieni od zawsze, od kogoś. Jeżeli będziemy potrafili sami zarabiać pieniądze i najlepiej większe niż te, które musimy płacić naszym zwierzchnikom, da nam to, o co walczyliśmy, czyli wolność. Zgodzę się, zdecydowanie się zgodzę i jestem za. Jeśli was to pocieszy, mój obszar ekspertyzy, to znaczy świat nauki, świat badań, świat oświecenia tutejszych ludzi, przeżywa pewnego rodzaju kryzys. Zaangażowałem moje prywatne środki, żeby jak najszybciej go pokonać, jak najszybciej zażegnać jego skutki. Także mam nadzieję, że każde tutaj obecne i nie tylko nasza trójka zaangażuje nie tylko swój czas, nie tylko środki, które sobie nawzajem wydzieliliśmy, albo cudze, ale też swoje prywatne. No już dawno zaangażowałem całe swoje życie w tą sprawę. Tak, przeceniasz nasze wysokość naszych prywatnych środków. Ale tak, tak angażujemy wszystko, co mamy. Jeśli będziecie mi mówić tak dalej, to chyba będę sobie podnosił stawkę za uczestnictwo w tej radzie, bo ja aż tak nie przeceniam swoich środków. O, i myślę, płacą że, ci, a ja myślałem, że to wolontariat. Wolontariat? W tych czasach? To robi tylko imperator. I wielebna Bene Gesserit. Dobra, reasumując. Przedajemy maszyny, które i tak stoją nieużywane teraz w kopalniach i fabrykach do przetwórstwa minerałów. Zgadza się. Próbujemy dogadać się z Bene Gesserit, żeby szepnęły kilka dobrych słów imperatorowi o nas i próbujemy odroczyć jak najmocniej się da termin spłaty. Inwestujemy pieniądze w rozruch naszych nowych poczynań. Tutaj się uśmiecham do Oda, to się czyta? Tak? To jest uzum laudem i podwójne A, więc to jest Yda. Yda. Jeśli chcesz, okay. Z dłuższym A, to nie jest pojedyncze A. Uśmiecham się w twoim kierunku. Puszczam ci oko, drugie oko. Tak, w kierunku mentata, to dobrze powiedziane. No i w sprawie niewolników. Znosimy niewolnictwo dla dzieci poniżej 10 roku życia. Co odracza nam sprawę niewolników. Zapewniamy im naukę pod naszymi skrzydłami. I trzeba jeszcze dogadać sprawy z resztą rodzin szlacheckich, żeby przekonać ich do naszego wspólnej idei, myśli o tym, że robimy to przede wszystkim dla dobra planety i ludzi na niej mieszkających, żeby wszystkim nam żyło się lepiej. W związku z tym mam taką propozycję, być może jakieś jej części wy też zauważyliście. Odbudowanie wieży radiowej, która została zniszczona
no prawie doszczętnie podczas rebelii, jest niesamowicie kosztowne. Wydaje mi się, że dużo lepiej jest to, co robimy, dogadać z nami te rody szlacheckie i wzbudzić zaufanie ludzi, wzbudzić entuzjazm wobec naszej władzy, dzięki czemu nie będziemy musieli jej odbudowywać. Z tego co pamiętam, ona była narzędziem propagandowo-informacyjnym. Lepiej mieć posłańców, lepiej mieć przyjaciół, nawet jeśli nie wszyscy są prawdziwi. A szczególnie gdybyśmy na przykład, jak to się robi w takich kulturach, ustalili święto od uwolnienia Ariady, święto założenia naszego rodu. Jeden dzień święta niedużo kosztuje, a może wpłynąć bardzo znacząco na morale mieszkańców planety. To jest dobry pomysł. O ile w aktach zapiszemy to jako święto założenia naszego rodu i upadku rodu Mudan, a ludziom przekażemy, że jest to dzień, w którym znieśliśmy niewolnictwo. Dzień wyzwolenia. No, to mamy troszkę więcej pieniędzy. Ja też się zwrócę do moich pobratymców, tak jak ty, szanowna Margot, będziesz się do swoich sióstr. Moi drodzy, tym akcentem przejdziemy sobie do kolejnej sceny. No i tutaj moje pytanie jest do was. Czy to jest wizytacja u kolejnego z rodów, żeby pozyskać ich wsparcie? Pewnie. Chyba tak, możemy spróbować jakoś pohandlować naszymi zasobami. No dobra, słuchaj, to w takim razie ja sobie wydam tutaj dwa punkty zagrożenia, żeby wprowadzić nieco zamieszania, ale jakie to będzie zamieszanie, to się dopiero dowiecie. Moi drodzy, przenieśmy się zatem do... można by powiedzieć, na drugi koniec pasma górskiego. Pasma gór, z których pozyskiwany jest księżycowy kamień, zwany przez miejscowych Kuari kamień o bardzo specyficznych właściwościach pochłaniających trucizny, toksyny, zanieczyszczenia itd., itd. Moi drodzy, to jest ród Mirage. Ich siedziba znajduje się wysoko w górach. Jest tutaj chłodno, wręcz można by było powiedzieć, że zimno. Gdzieniegdzie miejscami, mimo że prawie cała wasza planeta jest raczej tropikalna, przynajmniej jej środkowy pas, to tutaj jest zimno, jest ciężko, a klimat jest surowy. Natomiast kiedy jedziecie tymi górskimi drogami, waszym oczom okazuje się przepiękny wręcz pomnik przyrody. Ogromne, kalne osuwiska, które gdzieniegdzie mienią się kolorami tęczy. To są właśnie te małe, błękitne kamienie, które odbijają światło słoneczne w różnorakich barwach. Kiedy miniecie jeden z najdłuższych takich ostępów skalnych, wjedziecie do skalnego miasta. Miasta, które w całości jest wykute w jednej ze stron, jednej z gór tutaj. Na zboczu górskim zostało wykute miasto. Tam, w jednej z większych hal, gdzie z lewej strony znajduje się dość sporych rozmiarów kominek, bucha wesoło płomień. Stół jest długi, kamienny, wykonany z szarego albo szaro-granatowego kamienia. W środku służba podaje posiłki,
większości są to ciepłe posiłki, bo jednak mimo tego, że palenisko jest dość spore, to czuć ten chłód i srogi klimat, w którym się znajdujecie właśnie. Przed wami na szczycie stołu zasiada mężczyzna. Mężczyzna jest po 50. Jest łysy, dobrze ubrany, w nieźle skrojony garnitur, a ma dość pogodny wyraz twarzy, jasne, jasnozielone oczy i przedstawia wam się jako John. John Mirage, bo tak się nazywa, jest głową rodu. I to on was w towarzystwie swojego zaufanego nie tyle kamerdynera, co doradcy przyjmuje waszą dyplomację. I jego doradca jest również łysy, choć nie tak gładko ogolony. Ciemne oczy, które są dość wąsko rozstawione, szeroki nos, uszy, które są dość blisko skóry. Każdy z nich ubrany jest w podobne ubranie, natomiast John jest zdecydowanie bardziej dostojny. Zasiada w tym momencie przy stole, pali papierosa. No, w końcu dotarliście tutaj. Dostaliśmy wasz sygnał tydzień temu, że się wybieracie. Zapraszam, usiądźcie, zjedzmy coś. O, jest zimno dzisiaj jak cholera na zewnątrz. Oj, tak. Myślę, że nie mieliśmy przyjemności się poznać jeszcze. John Mirage. Mam przyjemność z... Shinkt Uda. Myślę, że moje imię i nazwisko szczęśliwie wpisuje się w tutejsze dźwięki przyrody. Bardzo mi miło. Nie uśmiecham się zbyt szeroko, żeby nie pokazać zębów. No. Po prostu. No. Uśmiecham się, jak chcę powiedzieć nazwisko. Po prostu no. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie. No dobrze. Dobrze. Czym też mogę zaszczycić tą wizytę w moich skromnych progach? Oczywiście poznajcie mojego partnera, Michel Mirage. On też wstanie, ukłoni się wam. Witam. Przybywamy tutaj ucieszyć was na pewno informacją, że nie będziecie tak wykorzystywani, niepokojeni, jak dotychczas czynili to nasi poprzednicy. Jesteśmy częścią rady, która zasiadła na ich miejscu. Jak walczyli, tak i my musieliśmy walczyć. Natomiast chcielibyśmy, aby ta planeta była pełna pokoju i braterstwa, a nie wzajemnego wykorzystywania się jak dotychczas. Piękne słowa, muszę przyznać, a powiedział John. Tak, bardzo piękne. Ładnie brzmią w kronikach, ale przejdźmy do konkretów. Lubię konkrety. Konkretnie to zimno tu u was. Może chcielibyście mieć jakąś letnią rezydencję na bardziej ciepłej części planety. Tak się składa, że mamy na sprzedaż całkiem sporą ilość ziem pięknych. Najpiękniejszych w zasadzie na planecie, no bo jednak Mudan miał gest i przepych.
I w związku z tym, że my żyjemy skromnie i jedynym, co nam przyświeca, to dobro planety i dobro ludu, nie potrzebujemy aż takich przepychów, nie potrzebujemy tych wszystkich wspaniałych ogrodów, tych pięknych widoków, jezior, budowli. Żyjemy celem. Taka to wszystko przede wszystkim w geście tego, że doceniamy ludzi, którzy pracują na dobro, wspólne dobro planety. O, tak, tak. Wszyscy pracujemy na to wspólne dobro. I w to wtrąci się Michel. No. Takimi czy innymi środkami. Przyglądnął się swojej dłoni. Nie oceniamy. W ten sposób, powiedzmy. Nie oceniamy. Świat widział gorszych zbrodniarzy. Świat widział gorsze rzeczy. Zostawmy przeszłość tam, gdzie jej miejsce, na cmentarzysku. Zbudujmy coś nowego. Skoro pani Margot wspomniała o tych pięknych ziemiach, z chęcią byśmy się im przyjrzeli. I w tym momencie jeden z strażników, ze służących, wnosi komplet map Ariady. Kilku jeszcze, czy to przynosi jakieś flaszki z alkoholami, czy to jedzenie, dorzucają do kominka i ktoś też chodzi bezpośrednio do ciebie, Margot, i czeka właściwie na takie delikatne pozwolenie z twojej strony, czy może podejść w ogóle. I przynosi, przynosi gruby, taki futrzany koc, którym możesz się okryć, jeżeli byłoby ci zimno. Z wdzięcznością przyjmuję. W takim razie, z tego, co wiem, a nie ukrywam, że wiem całkiem sporo, jeśli chodzi o geologię tej planety, ten teren tutaj wydają się być bardzo, ale to bardzo interesujące dla nas i z chęcią, a właśnie te byśmy przyjęli jako drobny prezent, bo rozumiem, że to jest umowa handlowa, prawda? I chcielibyście pewnie, żeby jakoś was wesprzeć. I patrzy pytająco w waszą stronę. Nie znam tutejszych zwyczajów, ale przyjmowanie prezentu, którego nikt jeszcze nie zaoferował, wydaje się dosyć dziwnym zwyczajem. Tak, jesteśmy tutaj po to, żeby pohandlować. Współpracować. Właśnie to robimy. I skoro handel, a co powiecie? Przyglądam się tym terenom. Co jestem w stanie o nich sobie pomyśleć, powiedzieć? Słuchaj, pierwszą rzecz, która rzuca ci się w oczy, to jest ta... Te tereny częściowo zahaczają o ten ośrodek, w którym byłeś przetrzymywany. W sensie to takie pseudo-więzienie. Więc jest tam też ta wieża radiowa do zezłomowania. Więc ona jest na tych terenach. Te tereny są troszkę bardziej przesunięte w lewo, ale zahaczają o ten teren. I faktycznie wskazał dość trafnie to miejsce, o którym ty, Margot, myślałaś. Mam propozycję trochę bardziej złożoną, ale myślę, że każdy uczestnik tej rozmowy za mną nadąży. Nie wiem, czy widać, jestem mentatem, dogadamy się. Rozszerzmy te tereny i skoro wspólnota, współposiadajmy je. A my za to jeszcze podpiszemy umowę z tym, z czym przyszliśmy od samego początku, że nie chcemy
dewastującej eksploatacji waszych naturalnych zasobów. Bo chcemy, żeby wasz ród miał co wydobywać, miał co zbierać, miał czym handlować przez wieki, a nie tylko przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Mężczyzna się chwilę w ciszy po prostu. Patrzą na siebie oboje tych mężczyzn. Patrzą sobie bardzo głęboko w oczy. Tak, myślę, że to nie jest zła umowa. Aczkolwiek prawdopodobnie jeżeli chodzi o ogarnięcie tego terenu i odpowiednie zabezpieczenie go oraz oczyszczenie z różnej maści niepożądanych zbiorów będzie po naszej stronie. W takim razie nie mówimy o podziale 50 na 50 dowolnego sposobu wykorzystania tych ziem. Wiemy, że są tam zbytki, które jednak mają swoją wartość. Więc jeśli chcecie je przygarnąć, to nie będzie równy podział przyszłych zysków. Dobra, moi drodzy, to ja to tak samo. Proponuję rzuciki. Test złożony. Przedłużone. Stopień trudności to jest 8. I tak samo prawdopodobnie jest to ta ósemka dla was. I myślę, że możemy sobie rzucić teraz, zanim jakby przejdziemy dalej w tej naszej rozmowie. Okej. Communicate. Jaka jest stawka? To znaczy gramy o to, czy ten deal w takim kształcie, jaki ostatecznie zaproponowałem, dojdzie do skutku, czy że dojdzie według ich propozycji? Jeżeli oni wygrają, to żeby uzyskać ich poparcie, będziecie musieli jakby przystać na ich żądania po prostu. One nie są straszne. Ty zaproponowałeś im zwiększenie jeszcze tego terenu, więc oni się jakby tutaj nie targują bardzo, jeśli chodzi o ilość terenu. Tylko chodzi im o to, że w momencie, w którym oni będą tam zarządzać i będą mieli, powiedzmy, jurysdykcję na tym terenie, a wy tylko będziecie czerpać jakiś tam procent od dochodów, to dla nich to jest lepszy deal po prostu. Bo to oni mogą pozyskać, jakby usunąć te zbytki, które tam są, czy to jakieś budynki, czy coś, odzyskać część materiałów i część po prostu reinwestować, szczególnie jeżeli oferujecie im jakby odsprzedanie też waszych nieużywanych już w tym momencie maszyn, nie? Wszystko brzmi pięknie, natomiast myślałem, że mam tutaj w rozmowie też wątek chociaż kawałka tej wieży radiowej, która jest warta 3 zasoby. Byłem w błędzie. Tak, czy generalnie oni chcą go. Oni chcą go. Okay. Oni chcą to sami sobie zezłomować. I chcą wieżę, i chcą jeszcze maszyny, i jeszcze dostaną teren. Dużo żądają. Tak, ale dużo też dają. Mają dużo, dużo wpływów, jeśli chodzi o... inaczej. Są... Ile to nam zapewni dochodu? Ja myślę, że przynajmniej 3 miesięcznie. A jeżeli nie sprzedamy tak, gdy będziemy sobie sami obsługiwać? Jeżeli będziecie sami obsługiwać, to myślę, że to jest jeden, jakby jeden zasób dochodu, z tego względu, że chcecie zmienić tą formę. Jeżeli jeszcze do tego będziemy mieli coś w stylu weta, czyli oni na przykład, dobra, karczujemy cały las, nie? No my mamy nie, bo możemy zawsze powiedzieć, tego nie możecie zrobić. Tak, ja czyli myślę, nie jestem, że w jakiejś tam radzie nadzorczej. Ja myślę, że jak najbardziej, że jest taka opcja, żebyście mieli wpływ na to, jak bardzo to się, w sensie, żeby
i wam, i im zależy na tym, żeby jakby to, powiedzmy, naturalne piękno i zasoby waszej planety nie były eksploatowane do tego stopnia, jak były. Mm-hmm. To jest, to jakby tu się zgadzacie na tym froncie. Więc będziecie mieli jakiś tam wpływ na to, jak bardzo rzeczy się będą działy. Natomiast kwestia jest po prostu tutaj dobrego. Oni mają dużo więcej środków i dużo więcej możliwości wykorzystania jakby potencjału tych maszyn, które wy macie. Możemy dostać jeszcze jakiś bonus albo obniżyć sobie stopień trudności, argumentując, że i my, i oni wiedzą, że jeszcze mamy jeden ród do obskoczenia, więc jak tu się deal nie uda, to zawsze możemy jeszcze pójść z tą samą propozycją gdzie indziej. Mhm. Drugi argument też jest taki, że zaproponowałem brak jakichś nacisków na wydobycie kuari, żeby zachowali to swoje naturalne bogactwo, a nie byli naciskani, jak Mudan to robił. Więc myślę, że 8 to jest bardzo dużo jak na taką rozmowę. Ale jeśli ty tak widzisz, bo pierwotnie miało być, nie wiem, 12, no to jasne, jestem otwarty. Nie, wiesz co, to jest kwestia tego, że 8 to jest maksimum, jakie można mieć na statystyce, nie? A jakby nie gadacie z pierwszym podrzędnym lepszym NPC-em, tylko jednak z kimś, kto ma coś do powiedzenia. Więc o to bardziej chodzi. A tu waszymi argumentami po prostu możemy dołożyć kostki, żeby wam było prościej to zdać ten test, nie? Więc myślę, że tak, deal, który zaproponował Uda, to jest jedna kosteczka więcej, że dacie im więcej terenu niż pierwotnie chcieli prawdopodobnie. I tutaj, jeżeli oddacie im jakby ten obiekt, w którym ten teren, obiekt, w którym się znajduje wieża ta wieża radiowa, to drugą kosteczkę dostajecie ode mnie. Przy czym ten większy teren jest na współposiadaniu, na współdzierżawie. Tak, tak. Mhm. Czyli nie tracimy tych terenów, dalej mamy na nie tracicie, wpływ, tylko po prostu macie część na nie wpływ. Zysków, tak, macie jakby podział zysków nie będzie 50-50, tylko 40-60 dla nich. Że oni będą mieli więcej zysków, ale ten jakby nie musicie się martwić jakby zarządzaniem tym terenem. Jeszcze raz, co dostajemy, jak wygramy, a co jak przegramy? Jak przegracie? Skomplikowanie. Dobra, nie, to teraz nie, tak. Bardzo dużo dostawali oni po prostu. Jak jakby wygracie, to tak, nie musicie im oddawać wieży radarowej. Radarowej, radiowej. Nie musicie im tego oddawać. I podział zysków jest 50 na 50. Mhm. Przy dostajemy tym większym powiedzmy 3 miesięcznie tego. Tak, tego te zasoby, jakieś tam metawaluta powiedzmy. Więc tak, podział zysków 50 na 50 i nie musicie oddawać wieży. Jak oni wygrają, to jest 60 do 50 i oddajecie wieżę. Albo no deal, bo nie musimy w to iść. Albo no deal. No dobra. Spróbujmy, no. No myślę, że to są trzy zasoby na start i jeszcze dodatkowe, które możemy spróbować ukrać. Więc to brzmi spoko. Dobra, no to kto wchodzi, a kto z nas będzie pomagał w tej sytuacji? Ja chyba każdy z nas rzuca, tak? Ja mogę zacząć. Mhm. To na understand? Tak. Myślę, że to jest understand. Ja cały czas rzucam beauty, bo to jest dla mnie głodowe sprawy. Mhm. Ja wydam tutaj zagrożonko na to, żeby podbić im ilość kostek do maksa generalnie. Czyli do 5. A ile my mamy na swoim pasku? Wy macie 2 za jakby postawienie tego dealu w takiej, a nie innej wersji. A ile musicie wyrzucić? 8.
A ile oni muszą wyrzucić? Też 8. Bo okay. Przeciwko temu skillowi konkretnemu, przeciwko understand, powiedzmy, to tutaj rozgrywamy. Mhm, okej. Czyli ja rzucam na początek 4. Bardzo spoko. Okej. Dwie nasze, a dwie za deala. Mhm. Tak jest. Masz fokus, możesz, żeby... I możesz sobie dokupić jedną kosteczkę za jedno zagrożenie. To biorę. Doskonale. No to co? To ja rzucam. Ile? 7. To jeszcze jeden. 7. Okej. Jest 7 sukcesów po ich stronie. A po naszej jest 5. Po waszej jest 5 i jest komplikacja. Przerzucam te dwie. Okej, dobra, czyli determinacji zużywasz, okej. To przeklikam sobie na... Tak jak Boguś. D22 powinno chyba zadziałać. Tak, tylko trzeba sprawdzić, jaki to jest poziom sukcesu. Ty masz poniżej 8 i 8 krytyk, prawda? Czyli jeszcze 3 wyrzuciłaś. Czyli 8. Łącznie jest 8. Idziemy tak. Jak brzytwa. Okej. Chociaż było blisko. Było blisko. Okej, wiesz co? Patrzysz na nich, Margot, i widzisz, że oni się łamią, ale kładą na stole zdjęcie. Przesuwają je w twoją stronę, Noa. I to jest zdjęcie z twojej młodości. Zdjęcie przedstawiające ciebie i Jareda Mudana. Cokolwiek jest na tym zdjęciu, uważnie patrzę na twoją twarz, Noa. I opowiedz mi o tym, co się na nim maluje. Bo jestem wnikliwym obserwatorem. No to musiałbyś spróbować mnie wyczuć, bo... Ja jestem otwarty, natomiast wstępnie się mówiliśmy, że nie będziemy rzucać PvP. Jeśli chcesz, mogę rzucić. Jestem w tym dobry. Jak robimy? Wiesz co? Powiem tak. Widzisz, że to jest po prostu pokerowa twarz, która jest wyuczona, bardzo mocno wyuczona i ciężko jest się przez nią przebić, ale trochę już się znamy, bo zakładam, że już tam pomiędzy scenami, nawet jeżeli nie graliśmy ze sobą wcześniej, to jednak nasze postacie się gdzieś tam znają, to tyle, ile się znamy, to gdzieś tam taka, że to tak nazwę, przysłowiowa stróżka potu gdzieś tam właśnie skapuje po czole. I to nie jesteś pewien, czy to są do końca nerwy, czy to jest, czy tak jakby został przyłapany na czymś, nie, ciężko stwierdzić, ale tak to nie jest dla niego nic takiego... Więc ja w tym momencie przejmuję to zdjęcie i podsuwam jeszcze bliżej Noachowi i mówię, kierując te słowa do gospodarzy. I widzicie, jedna planeta, a tak różne obyczaje. Czyli ten deal będziemy podsumowywać podarkiem w naszą stronę. Bardzo nam miło. Myślę, że Noa i cała nasza reszta bardzo się z niego cieszą. Dziękujemy. Tak. Patrzy w tym momencie na Noa i widzi, wiesz, to jest moment, wyciągnął kartę pułapkę, nie? Jakby wiedział, że lepiej wam idą te negocjacje, wyciąga kartę pułapkę, nie? No to zróbmy w takim razie tak. Te zasoby, jeśli chodzi o wieżę radiową... Obie strony zdają sobie sprawę, że one są całkiem sporo warte. Oddamy wam
zasoby znajdujące się w tym miejscu, w tej wieży radiowej. To zezłomujemy ją nawet dla was i przewieziemy do stolicy, tak żebyście mogli zrobić z niej jakiś użytek. Podział jest 60 do 40 przy tym większym terenie, ale wieża radiowa jest dla was. Myślę, że to jest całkiem dobry, długofalowy biznes. Pod jednym warunkiem, że w przypadku różnych wizji, jakie miałoby być przeznaczenie tego terenu, nie mamy czterech głosów na głosowaniu przeciwko waszym sześciu, tylko głosujemy na równych zasadach. Oczywiście. Inaczej nie miałoby to sensu, prawda? No a myślisz, że nam się to opłaca? Patrzę na ciebie, patrzę na ten kartonik albo na miejsce, na którym jeszcze przed chwilką był ten kartonik. Ja tak patrzę na to, mówię, myślę, że możemy się zgodzić. A drugi profil mam bardziej podobny. Każdy z nas podobno ma. I w tym momencie John się odwraca w stronę Michela. Jeden lepszy profil. A drugi patrzy w tym momencie na ciebie. Trochę gorszy. Służący podchodzi, bierze to zdjęcie i wrzuca je do tego ognia razem z jakąś teczką. Zdajesz sobie sprawę, że to prawdopodobnie nie jest kopia. Znaczy, że to prawdopodobnie jest jakaś kopia. Jakby takich rzeczy się nie wyrzuca generalnie, nie? To jest, wiesz, zawsze jakiś tam bacik gdzieś tam z tyłu. Ale to jest problem, z którym możecie się zmierzyć kiedy indziej. Jak już ustabilizujecie trochę swoją władzę. W każdym razie Michel popatrzy. No. Doskonale się robi z wami interesy. Niezwłocznie zaczniemy porządkowanie tych terenów, dokumenty i cała kwestie biurokratyczne oraz administracyjne bezpośrednio zostaną przekazane do stolicy i nasi ludzie już tutaj zajmą się tym i będą prowadzić odpowiednie rozmowy z waszymi, gdzie dostarczyć tą wieżę, jak i tak dalej, i tak dalej. A póki co bawmy się. I wznosi kieliszek wykonany z, nie ze szkła, tylko z gładko wypolerowanego białego marmuru, na dnie którego w tym kieliszku znajduje się, chociaż bardziej powinienem nazwać to kubkiem, znajduje się ten błękitny kamyczek Guarii, który świeci delikatnym, błękitnym światełkiem, niczym światło w tunelu. Zdrowie. Będę musiał was zapytać, jak wy to robicie, że to Kuari nie niszczy alkoholu w tym winie? W moich eksperymentach zawsze tak. No cóż, a może John popatrzył na Michela z takim wzrokiem nawet nie protekcjonalnym, tylko takim z zaufaniem. Cóż, może kiedyś się podzielimy tą wiedzą. Ale póki co rozkoszujmy się dobrym winem i dobrym towarzystwem. I wznosi kubeczek do toastu. Myślę, że wznosimy toast i tak jak przy poprzednim pewnie też była prośba o to, żeby nas oprowadzili, bo chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że Noah o to poprosił, ale powiedział, że sam musi iść odpocząć i nie chce, idzie stąd. Okej, słuchaj, macie na pewno jakąś swoją komnatę do dyspozycji, w sensie każdy z was osobno, nie? Bo jakby w ten sposób myślę, żeby was potraktowali z jakimś dozą szacunku. No, powiedz mi, jak się czujesz z tym?
z tym, co właśnie przed chwilą zaszło, z tym, że przeszłość, że przeszłość zapukała tak głośno do tych drzwi. No cóż, do tej pory było łatwo, bo to wszystko mógł wykorzystywać tylko przeciwko swojemu przeciwnikowi, którym był, no nie ukrywajmy tego, jego ojciec, którego należało zgładzić. On się przez cały czas zastanawia nad tym, czy to nie jest dobrze, że on jest takim ostatecznym dowodem i to, że tak naprawdę on był przy tym morderstwie, przy śmierci tego swojego ojca. Czy tego nie da się wykorzystać na dobre? Że on jest produktem tego wszystkiego. Czym nie da się wykorzystać tej nienawiści, którą czuje do tej pory, mimo że myślał, że cała ta zemsta pozbawi go tych uczuć. A jak się czujesz z tym, że Oda widział to zdjęcie, prawdopodobnie połączył fakty, nie jest głupi, jest mentatem. No cóż, on jest pod wrażeniem, że i tak długo to było tajemnicą dla większości osób. Tak naprawdę to nie dzięki niemu to było tak długo tajemnicą, tylko dzięki Samuelowi, który zapłacił najwyższą cenę, żeby to wszystko się udało. Tak, biedny Samuel. Oda. Kiedy dostaniesz się do swojej komnaty, w środku jest małe palenisko, ogień bucha całkiem zdrowo, nagrzewając te zimne mury. Jest łóżko, jest jakaś umywalka. Jak ty się czujesz z tym, co właśnie zobaczyłeś? Bo prawdopodobnie dopiero teraz, wiesz, moment, w którym kropki się łączą. Czy była jakaś tam przepowiednia? Czy niby miał dziecko, ten Jared, a nie miał? Czy nie było dowodów? A tutaj nagle coś takiego. Siadam tu przy palenisku, po turecku, na posadzce. Odchylam głowę do tyłu. I zdejmuję opaskę, która przykrywa brak oka. 18754 dzielone przez 17,31 i do tego dodać jeszcze ten pierwiastek z trzech, 17, 18, 35, 11, zgadza się. No, ciekawe co z tym Hidaniem, ale no, też jest ciekawe. I zaczynam się wpatrywać w ogień. Margot, powiedz mi, bo ustaliliście, że będziecie chcieli... Cóż, że będziesz chciała napisać do matki przełożonej, prawda? O wsparcie, o pomoc. Powiedz mi, jak będzie wyglądał ten list? O co będziesz w nim prosić? Margot ma tutaj tak podwójną lojalność, bo ona w przeciwieństwie do reszty rady bardzo ufa ogólnie Bene Gesserit i uważa, że nawet jeżeli za dużo trochę władzy złapie klasztor, to nie jest to negatywna część. Więc będzie, ale z drugiej strony, mimo że widzi jakieś słabe punkty w Radzie, właśnie ta scena, której była świadkiem i która dosyć mocno nią tak wstrząsnęła za
znaczy bardziej wstrząsnęła jej zaufaniem do reszty rady. Mimo to, że to jej zaufanie zostało trochę nadwyrężone, to ciągle nie ma ochoty iść w taką pełną lojalność do Bene Gesserit, żeby wszystko donieść, pełen obraz przedstawić. Cały czas jest bardzo lojalna wobec planety, bardziej nawet wobec planety niż wobec zakonu. Więc postara się ułożyć te warunki w taki sposób, żeby mimo to, że Bene Gesserit dostanie coś z tego, to żeby nie ułatwiać tego przejęcia jak najwięcej władzy, żeby zachować jak największą niezależność. Mhm. Okej. Okay. Słuchaj, treść listu określimy sobie później, może między sesjami, bo teraz prawdopodobnie to nie nastąpi. Na pewno nie nastąpi odpowiedź na ten list. A więc do tego jeszcze sobie wrócimy gdzieś poza sesją. No i co, moi drodzy? Pewnie zabawicie tam może dzień, dwa. Bo jednak droga tutaj do tego miejsca była dość mocno wyczerpująca. A dźwięki strzelających iskier pod powałę praktycznie będą wam towarzyszyły przez całą noc. Moi drodzy, przejdźmy sobie z powrotem do pałacu. Do miejsca, którego będziecie się chyba udawać w ostatnią z podróży. Czyli do ostatniego z rodów szlacheckich, które tutaj gdzieś na tej planecie mają swoje wpływy. Aj, no i co my tutaj mamy? Dobrze. Kochani moi, czy chcecie coś przedyskutować? To jest moment, w którym wiecie, możecie, wasze emocje mogą ochłonąć, możecie usiąść przy stole i podyskutować o czymś. Także mogę scenę oddać wam. Chyba mamy coś do omówienia. No, tak, Marko? To, co zaszło w siedzibie Mirażów, wiesz, że to nasza słabość i wiesz, że jeżeli to się będzie powtarzać, jeżeli z tego więcej, będzie nam ciężko. To powoduje, że jesteś słabością w tej radzie. Żadne z nas poza tobą nikt nie ma haków. Co sugerujesz? Powinienem zrezygnować? To ciężka decyzja. Jakie inne mamy rozwiązania? To po pierwsze, jakie mamy inne rozwiązania? Po drugie, czy myślisz, że jest ktoś jeszcze? To, że Mirażowie trzymają w rękach jakiś klucz do nas, to jest jeden problem, a pytanie, czy tych kluczy nie ma więcej? Przydałby nam się tutaj mistrz szpiegów. Jestem zaskoczony tym, że nim nie zostałem, ale widać, nie ma lepszego naukowca, przynajmniej na razie. No a co dwie głowy to nie jedna. Powiedz nam o tym, o co chodzi z tym zdjęciem, a my to przekujemy na twój atut. I naciskanie na to przestanie sprawiać, że będziesz miękki. No cóż. Mógłbym powiedzieć, że Mudan to nazwisko rodowe mojego ojca. Tyle się domyśliliśmy, tylko czemu powoduje to, że chcesz, jesteś skłonny na ustępstwa? Trochę wcześniej, żeby o tym mówić. Wcześniej, żeby o tym mówić w opinii publicznej. O tak. Zauważ, nie mamy tutaj żadnych świadków i nikt nie rejestruje tego spotkania.
Czy po tym wszystkim, co razem przeszliśmy, nie możesz nam zaufać? I uśmiecham się szeroko tym razem. Nie wiem, czy ty lubisz te moje trójkątne zęby. Wam mogę powiedzieć wszystko. Ale to za wcześnie, żeby przedstawiać to opinii publicznej. Do czego... No, cóż... Miraż mogliby być skłonni. Im później to się wyda, tym gorzej dla nas. Nie mam na to kompletnie pomysłu i w ogóle o tym nie myślę. No widzisz. Jeżeli to się wyda po dłuższym czasie, to albo lud uzna, że jesteśmy głupi, bo tyle czasu trzymaliśmy kogoś po swojej stronie, nie wiedząc, kim ten ktoś jest, albo uzna, że byliśmy z tobą, nie wiem, w zmowie, że coś planowaliśmy. Proponuję ujawnić to teraz, wziąć na siebie konsekwencje, nieważne jakie by nie były, nieść to za sobą. Wiem, że to może być dla ciebie trudne, może to obniżyć poparcie dla ciebie, ale dla Rady będzie tak lepiej. W końcu nam to powiedz. Ile ty masz lat, chłopcze? 19. No, to myślę, że znasz już odrobinkę odwagi. Miałeś szkolenie wojskowe? Podrywałeś kiedyś kobiety? Wykrztuś to z siebie. Chcesz się napić? Napij się, ile potrzeba. Ale wyrzuć to z siebie i... Bo sam nie wykombinujesz chyba nic mądrzejszego niż to, co już się wydarzyło w tamtej siedzibie. Powiem ci, że przeszedłem nawet podstawowe szkolenie mentackie. Wiem, że szanse na to, że raczej nam to przeszkodzi niż pomoże, są ogromne. Chyba, że znajdziemy jakiś sposób na to, żeby użyć mojej osoby jako symbol. W końcu jestem tylko Benkartem, nie jestem jego prawowitym synem. Mimo, że najstarszym, się uśmiecham. Jesteś jego nieprawowitym synem. Nareszcie coś z siebie wyrzuciłeś. Kim była matka? Nieważne. Nie wiem. Dobrze. Czy jest symbolem uciśnionego ludu przez Mudan? Czy jesteś w stanie... Nie będziemy wykorzystywać kochać... matki jako symbol uciśnionego ludu. Czy kochasz bardziej matkę czy ojca? To bardzo głupie pytanie, ponieważ nie ma we mnie zagrosz miłości do ojca. Ja byłam świadkiem, jak namordował swojego ojca. A ja wtedy rozwiązywałem krzyżówki. No, widzieliśmy, co się stało. Wszyscy wiedzą, po czyjej jesteś stronie. Naprawdę nikt nie będzie uważał, że jesteś jakimś agentem. Miejmy to z głowy. Opowiesz wszystko, zwiększysz tylko poparcie ludu. Inaczej, jeżeli to się wyda po prostu za jakiś czas, to jakiekolwiek zaufanie do Rady spadnie do zera. Zróbmy to teraz. Myślę, że przy jakimkolwiek głosie braku zaufania możesz publicznie ogłosić, że dożywotnio nie siądziesz wyżej niż na stołku doradcy. I złożyć honor tej obietnicy w cudze ręce. Czegoś takiego nie da się zlekceważyć. Jeśli ktokolwiek jest wiary protestancko-katolickiej, uwierzy takim słowom. Nigdy nie zależało mi na tym stołku. Tym bardziej to ogłoś publicznie. Wytrącisz im broń z ręki. Dobra. Bo widzę, że tutaj jest czas, w którym muszę opowiedzieć swoją historię, więc... Więc pozwólcie, że nie będę powtarzał. Mój wspaniały ojciec miał kochankę w swoim pałacu, która zaszła w ciążę. Kiedy dowiedział się o tym, wygnał ją z pałacu. W akcie wściekłości. Wydaje mi się, że nie zabił jej od razu, tylko dlatego, że coś do niej czuł.
Później, kiedy to przemyślał, kazał ją zamordować, ale na szczęście Samuil, który był bardzo blisko niego w tamtym czasie, polityk, jedna z bliżej postawionych osób w tamtym czasie na dworze, dowiedziała się o tym i postanowiła ukryć moją matkę. On sam nie wiedział, że ta zdążyła już urodzić syna. Kobieta umarła. A ja byłem potajemnie wychowywany przez Samuila. Po to, żeby w końcu się zemścić. Za co Samuil zapłacił najwyższą cenę, jaką można było. Na dobrą sprawę, tak powiedział mi przynajmniej Samuil, akt, w którym ja zostałem uratowany, był pierwszym dniem założenia rebelii. I to wszystko. A teraz nie mam ojca, nie mam osoby, która mnie wychowała, nie mam nawet za bardzo celu, ponieważ ten już osiągnąłem i czuję pustkę. Jedyne, co mi zostaje, to ta rada i wiara w to, że to miało jakiś sens. Zmieńmy, kurwa, tą planetę. Margot. To z wysokim prawdopodobieństwem, prawda? Zbyt emocjonalnie to wszystko brzmiało. Kiedy cię słuchałem uważnie, nie musisz powtarzać, tak jak prosiłeś. A czy ty wiesz, czego chcesz od życia? Dalej. Czy jesteś 19-letnim starcem? W tym momencie pragnę mieć poczucie sensu i celu, który wcześniej był zawsze ze mną, a teraz wisi jak na cienkiej nitce. Dynda. Moi drodzy, mamy kogoś u krwi szlacheckiego, kto obiecuje nie zasiąść na tronie, na najwyższym stołku. Czy nie chciałbyś polecieć do gwiazd i zobaczyć, jak wyglądają negocjacje między rodami, reprezentować nasze imię jako ktoś, kto właśnie pochodzi z tych, którzy przegrali. I to tak sromotnie. Jeżeli to przysłuży się celowi, mogę robić cokolwiek. No, wszyscy wiedzą, jak bardzo jesteś potrzebny Radzie, jak bardzo byłeś potrzebny rebelii. Nikt, naprawdę nikt nie będzie miał twoich więzów poprzednich, nie wiem, więzów krwi z Mudanami. Wiem, że ciebie to brzydzi, ale nikt nie będzie miał tego za złe. Powiedzmy wszystkim prawdę i rób dalej to, co robisz. Każdy tutaj na tej planecie miał jakieś związki z Mudanami. Ja przyleciałam tu jako narzeczona rodu. Mojego głupiego brata? Tak. Ten ród jest już skończony, wszyscy o tym wiedzą. Miejmy to już w 100% za sobą. Dobrze, róbmy co trzeba. Więc co robimy? Mam to obwieścić podczas święta? Piękna okazja. Myślę, że tak. Myślę, że możesz być osobą, która głosi przemówienie, pleść w to swój wątek i ogłosić ostateczny koniec Mudań na tronie. Przynajmniej odbierzemy potencjalną broń z rąk kogoś, kto mógłby to ukolorować, tak bym to nazwał.
No to dobrze. Co wiemy o trzecim rodzie? Słuchajcie, trzeci ród. Trzeci ród zajmuje się głównie handlem. To oni są odpowiedzialni za taki transport wewnątrz planety. Taki oficjalny oczywiście, chociaż tym nieoficjalnym pewnie też się zajmują i też mają jakieś kontakty z Gildią Kosmiczną i to całkiem niezłe. Natomiast skoro już ten wątek tutaj Noa wyciągnął i w sumie gdzieś tak padł w waszej rozmowie, że mógłbyś zrobić takie przemówienie do ludu, myślę, że to całkiem spoko motyw na małą scenkę. Co ty na to? A jakbyśmy to zostawili na następną sesję, może bym się jakoś przygotował wtedy. Może bym tak, naprawdę to też, walną umowę. To też jest mój mały postulat. Żebyś sobie taką mowę przygotował i czymś takim sobie zrobimy sobie taką scenkę, której będziesz mógł przemówić do ludu. Ale przenieśmy sobie tą scenę w takim razie Przenieśmy sobie tą scenę do ostatniego z rodów. Moi drodzy, ostatni z rodów. Stolż, bo tak się nazywają. W tym momencie znajdujecie się na małej altance. Altanka jest usadowiona gdzieś pomiędzy lasem a taką małą piaszczystą plażą przy jeziorze. Jest to niezwykle urokliwe miejsce. Wokół całkiem sporo strażników, całkiem sporo sług. Naprzeciwko was siedzi dwójka przedstawicieli owego rodu. Robert i Natalii. Robert jest niezwykle wysokim mężczyzną, ponad 1,95 cm wzrostu, więc zdecydowanie góruje tutaj nad resztą rozmówców. Też samo to, że siedząc na krześle już wydaje się być dużo większym, mimo że posturą jest dość szczupłym mężczyzną o całkiem nieźle zarysowanej szczęce, wąskim nosie, zwężonych oczach i dość mocno takiej azjatyckiej urodzie, tak samo jego towarzyszka. Oboje mają czarne włosy, ona natomiast oczy ma nieco szerzej rozstawione, szerszy nos, szersze, pełne usta i oboje mają bardzo mocno świdrujący wzrok. W momencie i wy, i oni jesteście zastawieni papierami, umowami, mniejszymi czy większymi. I ja pozwolę sobie tutaj wydać 2 punkty zagrożenia. I oni przedstawiają, a właściwie przed wami leżą umowy i zobowiązania poprzedniego rodu wobec nich i zapłaty częściowo za owe kontrakty. Mężczyzna, jak widzicie, moi drodzy,
Kontrakty mówią jasno, jak bardzo zalegacie z zapłatą za usługi dostawcze wobec nas, wobec naszych usługodawców. To, że wymyśliliście sobie jakąś rebelię, jakieś obalanie władzy, a później ją przejęliście, sprawia, że no cóż, przejmujecie też ich długi. Biorę tą kartkę w ręce i bardzo dokładnie przeglądam. O, macie na myśli te pamiątki pomudań. Słodkie, że je zachowaliście, ale co one mają wspólnego z obecnym rządem? No to, że wy obaliliście władzę, która tak, możemy musiała... pokazać wam, gdzie oni leżą, żebyście zwrócili się do nich o zwrot. Oj, tak. Tu się wtrąci ta kobieta. Tak. Imperator będzie szczerze uradowany w momencie, kiedy jego posłańcy, dyplomaci zawitają na tą planetę i zapytają się, gdzie są jego długi, jego pieniądze. Tak, wiemy o nich. I jesteście przekonani, że jeśli z wami unormujemy sprawę w priorytecie, to imperator będzie zachwycony tym, że istniejecie. Nie dość, że będzie zachwycony tym, że unormowaliście bieżące sprawy planety i te niezwykle palące, to jeszcze normujecie handel wewnątrz planety. Ale również otwieracie sobie furtkę do rozmowy z Gildią Kosmiczną, wobec której również są jakieś zobowiązania. Już nie mówiąc o tym, że o ile dobrze pamiętam, własność Gildii Kosmicznej została skradziona tuż na początku rebelii przez waszych rebeliantów. Co prawda... Bardzo poruszające, że tak troszczycie się o długi nasze wobec Imperatora, długi nasze wobec Gildii, ale znowu nie widzę związku z tym, a waszymi fakturkami. No tym, że prawo obowiązuje wszędzie identycznie. Tak jak wy przejęliście długi Mudan wobec Imperatora, tak wy przejmujecie długi wobec nas, jako waszych zleceniobiorców. Kontrakty mówią jasno, usługi zostały wykonane. Zapłata nam się należy. Oczywiście możemy dogadać się w tej sprawie. Macie świadomość, że nie rozmawiamy na równym poziomie. Owszem. Że wy chcecie wiedzieć, czy macie łaskę zostać naszymi wasalami. Myślę, że to bardziej chodzi o to, czy wy długo pozostaniecie na stołku. Ja biorę tą kartkę tak trochę już od siebie i czytam wybrane przeze mnie elementy. Rozumiem. 50 tysięcy ton wzmacnianego żeliwem betonu do budowy bunkra, jak mniemam. Zaawansowane zamki tego samego bunkra. Tutaj widzę sprzęty radiowe wykorzystywane do manipulacji i brainwashingu na ludziach tej planety. To jest bardzo zastanawiające, że wy się w ogóle nie boicie tutaj być. Mi to wygląda jak wsparcie reżimu. Mój drogi chłopcze, odezwał się mężczyzna. Imperatora nie interesuje to, w jaki sposób zarządzani są ludzie na planecie, tylko czy w tabeli winien oraz ma się zgadza.
Dokładnie, dlatego też imperator nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli spłacimy jego długi waszym majątkiem. No nie wiem. Moja droga Margot. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, pozwól, że się napiję. Chyba cieszę się, że jest szansa, że twoje siostry... Może im się spodoba ta planeta, może damy im teren do zamieszkania, do zagoszczenia, gdzieś niedaleko. To jezioro jest bardzo ładne i na pewno tutaj dzieją się tylko zbożne sprawy. A ten pałac wygląda na idealną siedzibę tam matki przedstawicielki matki przełożonej. A ja składam ten papier z tymi wszystkimi zaległościami. Składam go na 4, dokładnie, bardzo powoli, bardzo dokładnie. Tutaj sobie odkrywam jakąś połać materiału, chowam sobie do kieszeni. Patrzę się na nich i mówię... Pokażę to niektórym osobom. Śmiało, śmiało. Moi drodzy, faktury, pisma, dokumenty mówią jasno, ile jesteście winni. Możemy się dogadać w ten sposób, że dalej tutaj w tym momencie mężczyzna zejdzie już powiedzmy z takiego tonu, na którym obie strony w tym momencie były przez chwilę, czyli przerzucania się o tym, jak to komu dokopie. Dalej będziemy zarządzać oraz obsługiwać kolekto, handel, przemysł, transport wewnątrz planety. Oczywiście dług możemy rozłożyć w czasie. Możemy go rozbić na mniejsze, łatwiejsze do przełknięcia partie gotówki, a w geście dobrej woli myślę, że możemy również zorganizować małe spotkanie gildią kosmiczną na neutralnym gruncie, byście mogli porozmawiać o innych zobowiązaniach, które należałoby uregulować. Nie wiem, czemu mielibyśmy spotykać się z gildią kosmiczną przez jakiś podległy nam ród. Uregulujemy oczywiście wszystkie nasze zobowiązania wobec gildii, a wasza gościnność nie jest w tym zakresie w żaden sposób potrzebna. Jeżeli chcecie dalej przyglądać swoje pamiątki, nie możemy wam tego zabronić, ale z naszym nowym państwem nie ma to nic wspólnego. Pani Margot, pani nie rozumie. Bez transportu, którego większość i to lwią część my posiadamy i my organizujemy, nie uregulujecie długów. Dobry punkt. Możemy zastanowić się nad zarekwirowaniem waszych maszyn na dobro państwa. Tak. Kobieta jest wstaje trudny czas. W tym momencie. Każdy ród musi się poświęcić. Tak. Nachyli się nad tym kryształowym kielichem, który stoi przed nią. Popchnie go ręką w waszą stronę. Kryształ pęknie na małe, drobne kawałeczki. Czerwone wino zaczyna zalewać faktury, zobowiązania. To są oczywiście kopie. Zdajecie sobie z tego sprawę. Ale wygląda to tak, jakby właśnie te faktury chłeptały krew. Nasiąkały nią. Cóż, kochani, możecie spróbować zarekwirować naszą własność. Ale ludziom się to nie spodoba. I tego możecie być pewni.
szanowna pani, jeśli pozwolę sobie odrobinkę zaszaleć. Mam tylko jedno pytanie i nie pytam prywatnie, pytam jako członek Rady Kolekto, który nie mając nic, wspiął się wyżej, pokonał Mudan wysokimi ofiarami, ale tak jest właśnie z mniejszymi rodami. I teraz zasiada w ich pałacu. Czy wy prosicie, żeby zostać naszymi wasalami, tak jak Mirasz i Retino robili to ostatnimi tygodniami? Dniami, powiedzmy. Ostatnimi dniami? Czy chcecie być niezależni i w ten sposób nie mieć ani naszego protektoratu, ani naszej pomocy, ani naszej formalnej sympatii? To jest proste pytanie i prosta alternatywa. Cóż, możemy spróbować się poprzepychać, ale w przeciwieństwie do was, my nie zużywaliśmy zasobów na to, żeby toczyć jakąś dziwną batalię w lasach. Nie jesteście w pozycji władzy. Tak mocnej, jak wam się wydaje. Chciałbym wam wysłać wiadomość. I tutaj, poczekaj, Boguś, bo ja ci mówię, że możesz sobie rzucić, żeby ocenić faktycznie, jak temat wygląda. W sensie z czysto, wiesz, matematycznego punktu widzenia, jak to wygląda. I to jest stopień trudności 2. A to ja też bym chciał. No proszę bardzo. Wiesz co, ja mam nadzieję, że ta rozmowa przejdzie negatywnie. Ja chętnie z powrotem, nie chcę być nudny, ale lubię ten element. Chciałbym skorzystać z talentu wypaczony mentat i zrozumieć ją, jak się czuje podczas tej rozmowy, bo jeśli człowiek jest niepewny, to pokazuje swoje słabości. Jeśli człowiek jest pewny siebie, to też jest zbyt pewny siebie i też pokazuje, co można nacisnąć. Mhm. Okej. Okay. Dobra, stopień jaki trudności jest poziom trudności? Stopień trudności 2, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Ty masz 3 sukcesy, masz jeden impet wygenerowany, więc Boguś, tego możesz użyć jak coś. Sprawa wygląda w ten sposób. Wedle twoich, bo ty przeglądałeś te papiery, jakby aktywnie na nie patrzyłeś, sprawdzałeś i tak dalej. Sprawy nie są kolorowe i mają rację. Jakby te zobowiązania was obowiązują. Musielibyście ich, kurwa, po prostu wybić w pień. A i tak nie macie pewności, czy ich wtedy zobowiązania nie przejdą na was. Bo to już są bardzo takie zaawansowane negocjacje z Gildią Kosmiczną i z wysłannikami, wiesz, delegacji. Jak temat ogarnąć. Plus sprawa jest jeszcze taka, że teoretycznie oni też są, wiesz, jakimś rodem tutaj. Mniejszym czy większym, i to bardziej musielibyście, wiesz, powiedzmy, że oficjalnie wytoczyć im kanli, żeby to było zgodne z prawem, jeżeli nie chcielibyście, wiesz, przejąć jakichś długów i tak dalej. Tu już wchodzicie na bardzo taki cienki lód, bo to są zasoby, to jest wypowiedzenie, wiesz, takiej oficjalnej walki i wojny. Plus dodatkowo nie wiecie dokładnie, jak sprawa będzie się miała w Lansradzie, bo jeszcze nie zostaliście zatwierdzeni jako, wiesz, jako oficjalny jakiś ród, który by tutaj podlegał komuś. Ja mam pomysł pewien, który... Jeśli możesz poczekać chwilkę, dokończę rzut, nie? Abstrahując od kanli, na który jestem otwarty jako twórca trucizn. Więc zrobiłem understanda na trufie, abstrahując od tego, że właśnie dotknąłem mojej ambicji, to swoją drogą. Zarobiłem impeta za kupowanie kostki za zagrożenie, dorzuciłem ci już, Tomek. I drugi impet z rzutu, bo poziom trudności był 2. Więc ja używam 2 impetów, żeby nadać atrybut i jej mężowi, czy po prostu głową tego rodu. Atrybut słabości, którą właśnie odkryłem i który nam pomoże, kiedykolwiek będziemy chcieli się z nimi konfrontować.
Okej. Okej. I jaka to jest słabość? Wiesz co? Masz wrażenie, że im się wydaje, że mają większe plecy niż są faktycznie. To co powiedziałem wcześniej Noachowi, ty też sobie z tego zdajesz sprawę. Faktycznie, bez ich pomocy, ogarnięcie handlu wewnątrz planety i transportu i całej tej jakby strefy życia będzie zajebiście ciężkie. I są pewni po prostu tego, że dobrze stoją. I ty też masz tą świadomość, że tak jest, ale wiesz, jak to się mówi, tak? Że prawda, tutaj duma zmiękcza grunt pod stopami zwycięzców. I dlatego w mecie mogę to powiedzieć, jeśli chcecie, żebym podczas fikcji to też powiedział w postaci. Mogę użyć też talentu mistrz aluzji, żeby wam tajemnie przekazać te informacje, przynajmniej spróbować. Możemy się wycofać na tym poziomie, możemy mieć ich jako wrogów, po prostu im podbijemy cło za handel i tyle. I niech będą sobie niezależni, tylko będą nam płacić 3 razy więcej niż inni. I jeszcze Justyna, tak? Nie, to jest za łagodne. Ja mam żądło, truciznę śladową, żądło działa tak, że mogę im wbić igłę i oni tego nawet nie zauważą. I ja z tego chcę skorzystać. Dobra, ja jeszcze chciałbym spróbować coś powiedzieć. Mogę to, tak, może to być dystrakcja do tego, co próbujesz zrobić, ale chciałbym to jednak powiedzieć. No. Ja tam przeglądam przez cały czas te papiery. Jeden nawet strzepuje teraz to wino z tej krwi, znaczy z tego wina. Z tego papieru. Tak, z tego papieru. I tak patrzę się na nich i mówię... Wy nie jesteście wojownikami. Wy wiecie, ile to kosztuje. Czy to nie jest tak, że... Cóż, powinniśmy pomagać sobie w potrzebie? Wy potrzebujecie, wy chcecie od nas pieniędzy. Domagacie się natychmiastowej spłaty. Dobrze, nawet jeżeli... Przypuśćmy taki scenariusz. Płacamy wam teraz całe zadłużenie. Przybywa, powiedzmy, za miesiąc albo dwa ktoś z Imperium. Ścina nas o głowę. I co z tą planetą będzie? Macie tutaj swoje placówki, macie tutaj swoje zasoby. Ach, taki młody. No jak to co będzie? Przyleci sędzia zmiany? Przyleci wysłannik imperatora, a może Atrydów? Zależy, kto będzie miał. Kto będzie szybszy. Ustanowi swój rząd, z którym się dogadamy. Bo duże wpływy tutaj mamy. I bardzo się cieszę. Teraz pomyśl o tym, że scenariusz wygląda zupełnie inaczej. Nie spłacamy wam ani grosza. Rozpętuje się tutaj wojna. Polityka rusza, maszyna wyciągania tego, kto miał rację, kto nie miał, kto ma przylecieć, kto nie miał. Trwa to 5 roku. Straty mamy my, straty macie wy. Po co? W imię czego? Skoro można współpracować. Wydaje wam się, że jesteście silni i może tak jest. Ja jestem przyzwyczajony do walki w rebelii. Walka małym kosztem, małymi oddziałami, nękanie wroga, niszczenie ich zapasów. Sprawianie, żeby odechciewało im się żyć, żeby odechciewało im się wierzyć w to, co w ogóle robią. A w imię czego wy to robicie? W imię długu, tak? O, rozumiem. Na pewno ludzie za tym pójdą. Bo kiedy przedstawię rachunek, który właśnie teraz siedzi w mojej kieszeni, niektórym ludziom oni od razu pójdą, nawet nie będę musiał ich zachęcać. Tak poza tym.
Zaczęliśmy tę rozmowę bardzo agresywnie i to z waszej strony. Przedstawiacie nam papiery, liczby. My chcieliśmy przyjść tutaj z otwartymi rękami, z współpracą. No, mój drogi, na razie przychodzicie z pustymi rękoma, a nie z otwartymi. I tutaj jeszcze, Margo, do ciebie, bo jakby dziabnięcie tą igłą wymaga zbliżenia się do nich. Wy siedzicie po przeciwnych stronach stołu. Więc teraz tak, możesz to uczynić, możesz jakoś spróbować, wiesz, podejść po prostu do nich, tylko że to się wiąże z jakimś, wiesz, z jakimiś konsekwencjami. Że na przykład, wiesz, mogą jakby nie dopuścić cię do nich, bo po co? Rozmawiacie przy tym samym stole. Poza tym, wiesz, różnie może się podziać. Więc jakby tylko zwracam uwagę w mecie, że to może mieć jakieś konsekwencje swoje, nie? Bo widzę, że tam chciałaś ich dziabnąć tym żądłem. Ja jeszcze chciałbym dodać... Możemy to zrobić, jak się będziemy żegnać. Dobrze. A nie będą się musieli jakoś tam zbliżyć. Ja jeszcze właśnie chciałem dodać, że proponuję takie rozwiązanie. Rud Mudan zostawił nam bardzo trudne zadanie ogarnięcia tego bajzlu. Wy, widzę, nie chcecie nam w tym pomóc, ale swoją powinność wykonamy i spłacimy ten dług. Ale nie będziecie pierwsi w kolejce. Chyba nie uważacie, że jesteście ważniejsi od Imperatora? Od rodu Atrydów? Nie, nie uważamy. Dlatego zaproponowałem, byśmy rozłożyli ten dług na raty. O czym widocznie zapomniałeś. Nie. Tak. Nie zgadzam się. Żądam odroczenia. I to 2-letniego. Bez naliczenia żadnych odsetek. To chyba jest rzut, nie? Tak, to jest rzut. Jeżeli chcecie to rozwiązać w ten sposób, to będzie tutaj rzut. Znaczy, ja mam nadzieję, że będzie porażka, bo mam ten swój plan, ale gramy. Ja wam powiem meta tak. Odraczamy to i trzeba ich dyskretnie załatwić. No to się później tam zrobimy jakiś handshake i ja ich wtedy igłą. Tu sun. Jeśli to możliwe. Nie, tu sun. Ja to wszystko mam przygotowane przy sobie. Słuchaj, mam ze sobą. No myślę, że. Bo tu są. Każdy. Tak, każdy kopnie w łydkę na swój sposób. Tak. Dobra, no, słuchajcie, to w takim razie... Zrób z nim dowolnego deala, żeby był handshake. Poproszę cię w takim razie o rzut. To jest stopień trudności 5, jakby nie będę tutaj... nie będę łaskawy jakoś bardzo, bo próbujecie ich zrobić w chuja okrutnie. Więc żeby on się na to zgodził, bo to nie są uczciwe warunki. I ty widzisz to po prostu na papierze, że oni mają rację. Po prostu, mają rację. I to, że się nie zgadzają na, nie chcą zgodzić na tak chujowy deal, po prostu no, mają do tego pełne prawo. A jak dorzucę element, że my przejęliśmy dług Mudan i jeśli najpierw im zapłacimy, a nie Imperatorowi, to oni przejmą nasze długi wobec Imperatora, jeśli będzie na nas zły, to zejdzie na poziom trudności 4? Wiesz co, inaczej, wy jako ród musielibyście upaść. Wiesz, o co chodzi? No. Że aktualnie panujący ród musiałby upaść i to jest... Możesz sobie rzucić na understand tutaj, ale tak jak mówię, nie jesteś biegłym, jeśli chodzi o wiesz, o jakieś sprawy Kohamu, podatkowe, tego typu rzeczy, więc to... Tak, więc to będzie ciężkie. To jest stopień trudności 4 dla ciebie, żebyś był w stanie wyciągnąć jakby asa jakiegoś z rękawa. Bo mogło ci się coś obić. O uszy, ale tak jak mówię, tutaj wiesz, może być różnie, więc możesz sobie rzucić stopień trudności 4, no a poczekaj jeszcze chwilę z rzutem, żebyś... Bo mam nadzieję obniżyć poziom trudności i to jest mój cel. No a czy mogę wziąć ten impet na jedną kostkę, czy bardzo go potrzebujesz? No jak będę musiał rzucić nawet 4, to mi się przyda każdy impet. No, ale mogę zagrożeniem to podbić, nie? Jasne, bo ja tego nie podciągnę pod biegłość, także będzie mi bardzo, bardzo trudno.
Okej, to ja wezmę ten impet, a najwyżej ty weź zagrożenie, dobra? Dobra. Czyli mam trzy kostki na cztery sukcesy bez biegłości. Czy to brzmi masz sensownie? Determinację jeszcze jedną. Nie. Ale na determinacji ustawię jedną na jedynkę. To jest bardzo fajny pomysł, Justyna. Dobra, czyli rzucam dwiema, a jedną z ty nich już mam jako wykorzystywałeś jedynkę. Determinację? Nie, ty ja jeszcze nie. Okay. Ja jeszcze nie. Okej, okay. Czyli mamy nadzieję, że na tych dwóch kostkach są dwa sukcesy. Tak. Dobra. Nadzieja. Bez fokusa. No i są. Dobra, słuchaj, wiesz co, jest jakieś rozwiązanie. W sensie obiło ci się o uszy, to nie jest wyryte, wiesz, jakby w kamieniu to rozwiązanie i tutaj jakby nie będę ci bardzo próbował tego teoretyzować. Znalazłeś jakieś rozwiązanie. Wiesz, że moglibyście się próbować na to powołać jakby w tej rozmowie, jeżeli to im przedstawicie w ten sposób i faktycznie wtedy obniżymy tutaj stopień trudności do czterech. Okay. Dobra, weź sobie trzy zagrożenia, bo wezmę dwie kostki, żeby czterema. Doskonale. Koniec sesji i wszyscy szaleją. Wszystkim jak się usuwa tą determinację? Po prostu chwyć ją i przeciąg ją po prostu na tą. Okej, okay. Ona jest ufiksowana, więc podejrzewam, że jest na karcie postaci. Wiesz co? Nie, ona jest po prostu dana wam. Tylko ja tego nie mogę. Słuchaj, nie bawmy się w to tutaj. Nieważne, wiemy, że wszyscy macie po zero, nie? Jakby tutaj. Tak. Spoko. Okej, okay, no a rzucaj. Stopień trudności 4. Rzucasz tam czterema kostkami, tak? Słuchaj. Trzy sukcesy. Nie masz determinacji. Jest 19. Myślę, że będę fair, jeżeli powiem, że 19 też będzie komplikacja przy takim szambie, jakie się wylało. Ja zużyję 4 punkty zagrożenia. Ale co się z tym zagrożeniem stanie, to za chwilę do tego przejdziemy. Słuchaj. Wybaczcie, ale no a ten deal, który proponujesz, jest po prostu śmiechu warty. Najlepsza propozycja, jaka może wyjść z naszej strony, to, że rozbijemy go na raty. Dostatecznie małe, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Nie będziemy podbijać stop procentowych. Zadowolimy się zwolnieniem albo obniżeniem podatku cła o 2%. 2 punkty procentowe. I no a widzisz w tym sens. Mają upper hand i mówiąc, wiesz, krótko, jakby trzymają was za jaja. Bez nich będzie wam bardzo ciężko, a to co proponują to jest naprawdę dobry deal. W sensie najlepszy, jaki możecie wyciągnąć w tym momencie od stołu. Bezkonfliktowo. Bezkonfliktowo. No to co chcemy grać na przyszłych sesjach? Kała niestety zgodzi się na wszystko. Ja ich futruję i będziemy ich szantażować, żeby dostali antidotum. Ja bym im ściągał cło kilkukrotne za to, że nie chcą współpracować. I będę płacić, nie chcą współpracować na naszych warunkach. No tak, tylko tutaj się wiecie, dogadujecie powiedzmy na całość tego długu, że będzie spłacana i że ten 2% mniej na tym cle będzie. Co później będzie, co po spłacie długu, jak się tam dogadacie, to już jest inna sprawa, ale to jest rozmowa jakby na inną sesję, nie? Na inną scenę. No dla mnie perspektywa 300% cła i z tych 200 spłacamy dług, no i tak jak chcieli, od razu w ratach, tylko że oni sobie sami spłacają ten dług podwyższonym cłem. Brzmi całkiem spoko, chociaż będziemy mieć wrogów na planecie. Kurde, to jest ciężka decyzja.
No i spoczywa na twoich ramionach. Dobra, weźmy ten deal i niech oni umierają później. Albo teraz, albo później. Okay. Albo teraz. Nie, bo ta trucizna działa. Nie, ale chciałbym jeszcze zaznaczyć, że podpisujemy tą umowę tylko na czas trwania długu, nie? Do momentu spłaty długu ta umowa obowiązuje, a później jest nowa umowa jakby, nie? Tak, tak, ale to później do tej umowy jakby wy będziecie podchodzić osobno zupełnie. Na razie macie ogarnięto. Tutaj jest oczywiście skryba, są osoby administracyjne, które są w stanie ogarnąć jakby od punktu widzenia prawnego i tak dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi po prostu. Dostaniecie wykopie, dostaną oni. To się wszystko będzie zgadzać. Podpisy z jednej, z drugiej strony. I kiedy... macie się pożegnać z nimi. Powiedzmy, że uścisnąć sobie dłoń. Drzwi się otwierają do tej sali. Do środka wchodzi kilka osób, które są ubrane na ciemno ze znakiem Kohamu. Ze znakiem Gildii Kosmicznej na piersi, na klapach marynarek. Do pokoju wchodzi kobieta, wysoka blondynka o jasnej karnacji, niebieskich oczach, długich blond włosach, które są w tym momencie akurat splecione w warkocz, który jej tak opada na piersi. Witam czcigodnych przedstawicieli Kolekto. Ona się uśmiecha. Oraz Stolsz. Bardzo mi miło, że mogłam być świadkiem tak pięknie przeprowadzonych negocjacji między rodami. Nazywam się Victoria Mudan. Jestem przedstawicielką Gildii Kosmicznej i będę nadzorować wymiany handlowe i umowy. I to jest może, to może jest kolejna, kolejny moment, w którym Noa po plecach czujesz tą zimną strugę potu, kiedy słyszysz nazwisko Mudan. Nie, nie, nie. W tym momencie, jak ją widzę, to nie jest żadna stróżka potu, tylko narastające gorąco. Tak. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dobra, owocna oraz długa, a długi będą terminowo spłacane, moi drodzy. Bardzo miło mi was poznać. I tu sobie, moi drodzy, zakończymy dzisiejszą sesję. Tyle krwi trzeba przelać. No. Znaczy, że oni jeszcze zdążyli dostać tę igłę. To co, żegnamy się, tak? Żegnamy się. Jakby tu wydałem 4 punkty zagrożenia po to, żeby nie doszło do tego, żebyś mi kurwa nie pozabijała wszystkich, no jasne, chuj. Okay, co za ludzie, naprawdę. To ja proponuję ten następną sesję zacząć od mojego zdania. Pierwszą część długu dla Gildii Kosmicznej mamy już zapakowaną i będą to wszystkie drogocenności osobiste Victorii Mudan z Rodowego Pałacu. No dobra. No to co, zapraszamy na kolejne odcinki. No i co, dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba taka bardziej polityczna gra w Dune. No bo nasz prolog był bardziej kowbojski jednak, także do następnego. Napiszę. Spokojnie, druga sesja będzie podobna. Trzecia.